Szczęść Boże, w anielskim studiu dzisiaj dwa serca, czyli 33-dniowe rekolekcje zawierzenia Najświętszemu Sercu i dwóch facetów, ksiądz i dietetyk. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Marek Zaręba i ksiądz Mateusz Dudkiewicz. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy zachęcać do, na początek, wejścia na stronę internetową www.dwaserca.com. EU. Tam wszystkie informacje na temat tego, o czym my dzisiaj będziemy tu Państwu opowiadać. Jeśli ktoś czegoś nie dosłyszy bądź nie dopowiemy, to na pewno www.dwaserca.eu wszystko wyjaśni. Na początek, skąd się wziął pomysł rekolekcji? Rekolekcji Dwa Serca. To był taki szalony pomysł, ponieważ ja siedziałem sobie w domu, czytałem w niedzielę jakąś książkę i gdzieś trafiłem na litanię Najświętszego Serca Pana Jezusa. No i zacząłem tak sobie, nie wiadomo czemu, liczyć wezwania. No i doliczyłem 33. Lata Chrystusowe. To mi zaczęło grać i od tego się zaczęło. Coś zaczęło się dziać w moim sercu. Przypomniałem sobie natychmiast właśnie Mateusza i Mirka Szewieczka, bo oni są przecież w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. No i cóż, niedługo się spotkaliśmy, chyba 2 czy 3 dni po tym, jak miałem to duchowe, że tak powiem, natchnienie. No i wrzuciłem temat. Mówię: Mateusz, słuchaj, jest taki plan, 33 dni przygotowanie do zawierzenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, bo zobaczyłem na kalendarzu, że 19 czerwca wypada w tym roku. Mówię, mamy jeszcze dużo czasu, 2 tygodnie, także jest szansa przygotować może jakieś rekolekcje. I zostawiłem to Mateuszowi. A co on z tym zrobił? Czy rekolekcje to zawsze dobry pomysł, tylko sobie myślę, po co aż 33 dni, no ale rzeczywiście to wytłumaczenie z tymi wezwaniami, ja też nie miałem świadomości, nie liczyłem nigdy tych wezwań litanijnych, ale no, pomysł wydawał się bardzo ciekawy, no bo rzeczywiście gdzieś tam odmawiamy te litanie, jest ona bardzo piękna, natomiast nieraz zarzuca się, że jest to takie mechaniczne odmawianie, czy my wiemy, jak się modlimy, czy my wiemy, co oznaczają te wezwania, więc w tym sensie ten pomysł był przekonujący i taki bardzo ciekawy, żeby każdego dnia jakby wsłuchać się w to jedno bicie serca Jezusowego, w to rozważyć to jedno wezwanie z litanii. No, powiedzieliśmy sobie, że trzeba to przemodlić. Porozmawiałem też z księdzem proboszczem, który dał zielone światło. No i tak wykorzystujemy te zdolności i ten czas, którego jest tak bardzo dużo, żeby to przygotować. Czyli rekolekcje będą w jakiś sposób również nie tylko internetowe, ale także realne w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bielsko-Biała to jeden z bardziej znanych kościołów, choćby z tego względu, że na okrągło nieustannie trwa tam spowiedź. To jest bielskie Sacré-Cœur, jak to mówią księża. I rzeczywiście dwa serca w dwóch miejscach, właśnie w przestrzeni kościelnej i w przestrzeni internetowej. A propos strony internetowej i tego, czy ktoś coś dosłyszał, czy nie dosłyszał, to tutaj jest taka historia związana właśnie z tym adresem, ponieważ chcieliśmy właśnie wykupić domenę najprostszą, dwaserca.pl, ale okazało się, że jest to portal randkowy. No i tam jest takie hasło: pani pozna pana. I ostatecznie to jest cel naszych rekolekcji, żeby pani poznała pana, żeby pan poznał nie panią, tylko pana. Oczywiście mamy tutaj na myśli Jezusa Chrystusa, pana panów, pana życia i śmierci. No i wolną domeną była domena EU, co się doskonale łączy z tym trzyleciem, które teraz przeżywamy w Kościele, z programem duszpasterskim, czyli dwa serca EU jak Eucharystia. Dobrze, ale cały czas mówimy o sercu Jezusowym i to jest jedno serce. Skąd dwa? No, ja wiem, że was jest dwóch. Zaprosiliśmy oprócz nas też pomoc duchową, taką mocno dydaktyczną. No, składa się też tak, że w tym roku przypada stulecie kanonizacji świętej Małgorzaty Alacoque. To jedna z większych świętych, które kontemplowały boskie serce. Drugą jest święta Faustyna Kowalska, więc chcieliśmy też nawiązać do tego, że bardzo znana polskiej tradycji, szczególnie święta, i nie opierać się tylko na sobie, ale też przede wszystkim umocnić tą drogę. Natomiast też
Patrząc współcześnie na sytuację, która obecnie dotyka nas, lęk, hejt, plotka, złorzeczenie, ja zobaczyłem też, że nieustannie przewija się w mediach taka litania niewdzięczności, litania hejtu, złorzeczenia właśnie. I tutaj piękną drogą będzie taki dłuższy maraton modlitewny, żeby uformować to serce na nowo, żeby ukształtować. Tak? Konsumpcja dzisiaj zabiera nam bardzo dużo czasu, my konsumujemy bardzo dużo rzeczy, a tak naprawdę rekolekcje, które ja organizuję z żoną od lat, z postem świętej Hildegardy, też dały mi pewien taki wgląd na to, jak człowiek dojrzewa do pewnych rzeczy duchowo, że potrzebujemy jednak więcej czasu. Tak? I to jest jak gdyby też moim zdaniem tutaj rola też Mateusza, który będzie w tym takim kapłańskim, że tak powiem, rygorze trochę nas tutaj dyscyplinował, ponieważ będziemy każdego dnia też nagrywać te rozważania. My je musimy też przygotować. Na każdy dzień będzie to dostępne na stronie dla każdego. No jestem przekonany, że kiedy zrobimy to w tej kolejności, że najpierw to wezwanie do serca Pana Jezusa, później serce Mateusza, które nas nakarmi rozważaniem, później ja słów kilka jako dietetyk też rozłożę to w kontekście pewnie jakiegoś pokarmu duchowego. No i święta Faustyna ze świętą Małgorzatą to będzie taki dobry zespół, który na pewno pomoże nam przejść te rekolekcje na tyle, abyśmy 19 czerwca bardziej dojrzale weszli w to apostolstwo. Marek, jak to Marek, naokoło do celu. Księże Mateuszu, czyje jest to drugie serce? Nazwa Dwa Serca jest rzeczywiście bardzo wieloznaczna i o pierwszym znaczeniu naszych dwóch sercach powiedzieliśmy, o dwóch sercach świętych, z inspiracji których chcemy poprowadzić te rekolekcje, też już była mowa. Trzecie znaczenie dwóch serc to jest ta rzeczywistość taka majowo-czerwcowa w naszych kościołach. To jest serce Maryi, które prowadzi nas do serca Jezusowego. To jest to, co widzimy chociażby w ikonie jasnogórskiej. Maryja, która nam ukazuje Chrystusa i która prowadzi nas do Niego wciąż na nowo. Maryja, niewiasta Eucharystii, to jej serce, bo ciągle chcemy w tej perspektywie eucharystycznej działać i nieprzypadkowo chociażby w naszym bielskim Sacré Cœur jest nabożeństwo majowe i później jest Eucharystia. I coraz więcej ludzi, widzę, przekonuje się. Pamiętam jeszcze z mojej młodości były takie sytuacje, że była majówka i potem tak zwany bufet eucharystyczny i się ludzie rozchodzili do domu. A ta świadomość jest teraz, myślę, coraz większa, że nabożeństwo majowe to jest taka przystawka, mówiąc językiem markowym, a danie główne to jest Eucharystia. Jeżeli prawidłowo pojmujemy tę naszą pobożność maryjną, to znajdziemy te jeszcze 30 minut na to, żeby spotkać się z Panem w Eucharystii, bo to jest to najważniejsze, najpiękniejsze, co nas może spotkać każdego dnia. Ja nieraz mówię, ktoś mi mówi, że idzie na majówkę, na majówkę i na mszę. Nie, mam tylko pół godziny. No to jak masz pół godziny, to przyjdź na Eucharystię, a majowe odpraw sobie po drodze, albo wieczorem, albo rano, jakkolwiek, ale przyjdź na Eucharystię. Więc to jest to serce Maryi, które prowadzi nas do serca Jezusa. Natomiast czwarte, myślę, najważniejsze tutaj znaczenie tego hasła, dwa serca, no to jest serce Chrystusowe, które objawia nam miłość Ojca w Duchu Świętym, to się dokonuje ciągle w Eucharystii i znowu ogniskujemy wokół tego. No, życie naznaczone kontemplacją serca Jezusowego było rysem charakterystycznym wielu świętych. My o tym wiemy, tak? Ale akurat te dwie święte, które wymieniłem, święta Małgorzata i święta Faustyna Kowalska, to jest dla nas istotne. Natomiast jest jeszcze coś takiego, co mnie szczególnie dotyka. Ja kapłanem nie jestem, ale gdzieś w tym powszechnym kapłaństwie i z charyzmatem jakiegoś takiej drogi ewangelizacyjnej przez żołądek do serca, bo ja to tak nazywam. Też mając 50 lat widzę, że potrzebujemy w każdym momencie w naszym życiu pewnej formacji. Tak? Trudno jest dzisiaj zrozumieć młodemu człowiekowi, dlaczego ma odmawiać litanie, tak? Skoro on szuka zupełnie innych ścieżek, tak? I to tak naprawdę nie wyważamy nowych drzwi. Pragniemy przede wszystkim zwrócić się do tego,
jak wygląda rys historyczny, tak właśnie, że opieramy się na tym, co Kościół nam mówi na temat tej duchowości. 1765, Klemens XIII, właśnie papież daje możliwość w Polsce, jako pierwszemu krajowi na świecie, na odprawianie tej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także też widzimy, że to jest dobre, polskie, bezpieczne, tak? Maryja jako kotwica zbawienia, tutaj właśnie w kluczu świętej Małgorzaty też, która była ciężko chora i która tak naprawdę zwróciła się do Matki Bożej i złożyła tą obietnicę, jeżeli wyzdrowieje, to zostanie zakonnicą. I tak się też stało po różnych tam turbulencjach, perypetiach. Warto też doczytać w internecie tą świętą, jak to wszystko wyglądało. Ja osobiście zobaczyłem w tym piękno, piękno właśnie Boskiego Serca i wspinanie się przez te 33 dni. To jest takie wejście na tą górę, aby przede wszystkim zgłębić tajemnicę serca, w którym możemy odnaleźć swoje własne serce. I to są te dwa serca. Ja bardzo cieszę się, że sam przejdę tą drogę i sam jestem przekonany o tym, że to będzie piękna droga i każdy będzie miał inne doświadczenia w tej drodze, ponieważ taki jest nasz Pan, że przychodzi niespodziewanie i warto czekać z ufnością na to spotkanie w czasie rekolekcji. Rekolekcje przeważnie są po coś. Po co są te? Żeby Pani i Pan poznali Pana. To tak. Jest to piąte znaczenie, o którym mówił przed chwilą Marek, tego wyrażenia dwa serca. Czyli żeby moje serce, które właśnie być może w tym czasie jest rozdygotane przez pandemię, przez różne trudności, problemy, zawirowania nasze osobiste, rodzinne, społeczne, jakkolwiek. Jezus w Ewangelii mówi, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą i życiem. Więc chodzi o to, żeby to nasze serce uspokoić, żeby jakoś dostosować. Nie wiem, nie znam się na takich rzeczach, ale jakoś tak jest, że problemy z sercem mamy wtedy, kiedy ono bije albo za szybko i za dużo razy, albo za wolno. Więc chodzi o to, żeby to nasze serce w sposób duchowy dopasować do serca Jezusowego. I myślę, że ta kuracja taka 33-dniowa będzie taką to brzmi dobrze, jak dla mnie dietetyka, kuracja 33-dniowa. No właśnie chciałam zaraz zapytać, czym nakarmić to serce, no bo skoro dietetyk, to będziemy chyba też serce karmić, odżywiać. Tak, jak ja zobaczyłem te 33 dni, to jako analityk, praktyk, bo to ta dietetyka to się opiera na różnych takich medycznych pojęciach, szybko podzieliłem to na 5 części. Zobaczyłem, że przychodzi na takich 5 etapów i też zamysłem było, aby wprowadzić w każdy ten etap, każdy tydzień. Pierwszy etap to będzie przyjaźń z Jezusem. Tak, będziemy przez pierwszy tydzień pochylać się nad tymi wezwaniami, szukać, odpowiadać sobie na pytanie, czym jest ta przyjaźń. Później kolejny krok to jest Eucharystia, która jest tak naprawdę w centrum tych rekolekcji, tak jak wspomniał Mateusz, że tutaj poszukujemy odnowy kultury tej Eucharystii, tak żeby wykarmić się dzisiaj tym, co daje życie wieczne, co jest pokarmem nieśmiertelności. Ja jako dietetyk obserwuję bardzo duży rozwój stylu żywienia, rozwój zdrowego odżywiania. Sam napisałem 12 poradników na ten temat w ostatnich 5 latach, więc zobaczyłem też, że ludzie bardzo interesują się tym, co materialne, a zbyt mało interesują się tym, co nieśmiertelne i wieczne. Stąd gdzieś ta tajemnica Eucharystii jest dla nas jeszcze bardzo mglista, szczególnie dla młodych ludzi. Tak? Ja często w gabinecie mówię o tym, że duchowość jest bardzo ważna w poszukiwaniu zdrowia i bez tego nie jesteśmy w stanie absolutnie sobie poradzić. Stąd te 5 kroków, 5 tygodni ma nas zbliżyć poprzez właśnie to nabożeństwo, które jest dobrze znane w polskiej tradycji, do odnowy właśnie kultury pokarmu, czyli tej tajemnicy gospodarza, który staje się pokarmem dla zaproszonych gości. Mnie to zawsze fascynowało. Jak to jest, że ja spożywam Boga, tak? Trudno było mi to rozeznać, ale jako dietetyk zobaczyłem, że to nie jest takie trudne, bo zawsze po tym pokarmie zostają jakieś owoce, tak? I chcemy, aby ta Eucharystia była przyjmowana przede wszystkim w sposób świadomy, piękny, żebyśmy doświadczyli tej tajemnicy, że tak naprawdę przyjmujemy to serce, tak? Bijące miłością do nas. I to jest chyba w kluczu tego kolejnego etapu, drugiego. Następnie wchodzimy
w to, co istotne, czyli też oczyszczanie naszego serca, czyli pojednanie. Tutaj są pierwsze piątki miesiąca. Mnie babcia nauczyła tego nabożeństwa jako mały chłopak. 7 lat temu wróciłem do tego i przyznam się szczerze, no, bez jakiejś dumy i pychy, tak, że przypomniałem sobie, że przez 7 lat ani jednego piątku chyba nie opuściłem pierwszego. Mi się to zawsze łączy też z sakramentem spowiedzi. Ja bardzo lubię przyjmować Pana Jezusa w tej czystości. Nie jestem jakimś tam fanatykiem religijnym. Raz w miesiącu chodzę do spowiedzi. I to właśnie mi dało taką regulację spotkania w sakramencie pojednania. I to jest piękna duchowość, która przywróciła mi właśnie tą kulturę sakramentu miłosierdzia. Stąd chcielibyśmy też w tym kolejnym odcinku, który będziemy nagrywać, słów kilka na ten temat powiedzieć. To pewnie będzie Mateusz mógł więcej tutaj szepnąć. No i kolejne kroki to już jest godzina święta, coś, co jest w kluczu bardzo głęboko duchowości świętej Małgorzaty Zalakok, wynagradzanie. Tak? To jest bardzo ważny aspekt naszych rekolekcji, czyli nie hejtuj, nie plotkuj, nie złożysz, tylko ucz się wynagradzać sercu. Nawet kiedy wiesz, że w kościele coś jest nie tak, może kapłan coś powiedział nie tak, postaraj się wynagradzać najpierw w sercu Jezusa. A później się zastanów w tej refleksji, czy faktycznie warto plotkować, hejtować i oceniać. Bo w tym gąszczu, właśnie w tych litaniach dzisiaj złorzeczenia, umieramy dzisiaj po prostu z przesytu właśnie hejtu, który kompletnie nam nie służy. I tak wchodzimy w ostatni etap, chyba najważniejszy, piąty, czyli apostolstwo. Coś, co jest najtrudniejsze dzisiaj, tak? Zawierzyłem się, były fajne rekolekcje, ale co dalej? I z tym nie zostawimy naszych kochanych uczestników, bo zamierzamy pozostawić stronę, która będzie żyła, która będzie tętnić, która będzie biła dalej tą tajemnicą Boskiego Serca, a to pewnie tu Mateusz słów kilka jeszcze powie. Konkrety. Gdzie, kiedy, jak Was szukać? Poza tym, że jest strona, to no, trzeba coś więcej wiedzieć. Właśnie dokładnie na stronie internetowej będzie się wszystko pojawiało, bo mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Oczywiście osadzamy to w naszej parafii Serca Pana Jezusa i tam na bieżąco będziemy i na żywo informowali. Natomiast każdego dnia uczestnik dostanie właśnie te rozważania, o których żeśmy mówili, te zachęty. Na każdy tydzień też tematyczny będziemy chcieli wyznaczyć konkretne zadania właśnie związane z tym tematem, który przeżywamy. Przypomnijmy, od 17 maja do 19 czerwca codziennie. Czy trzeba się zapisać i wtedy, nie wiem, będzie się dostawało SMS-em na telefon, mailem, pakiet informacji, czy po prostu wchodzę na stronę i tam w jakiś sposób uczestniczę w rekolekcjach? Czy ja myślałem na ten temat też nawet wczoraj, że nawet jak ktoś nie zdąży na ten start, tak, i wejdzie do tej naszej barki, która płynie wzdłuż tej rzeki do bijącego serca Pana Jezusa, nic się nie wydarzy, tak? Te rozważania są krótkie bardzo, można nawet nadrobić troszkę tych kilka dni, nic się nie dzieje. One będą dostępne i otwierane jak gdyby jak karty każdego dnia na nowo, tak? To nie one nie będą odsłonione natychmiast wszystkie, właśnie żeby pozostawić cień tej tajemnicy. Tutaj Mateusz wymyślił genialny pomysł, abyśmy też konfrontowali z czytaniem z danego dnia te wezwania i na tej podstawie piszemy te krótkie rozważania. Czerpiemy też inspiracje z tych świętych, które już wymieniliśmy, czyli z dzienniczka świętej Faustyny. Na pewno będą jakieś refleksje i z listów, które pisała święta Małgorzata Alacoque. Także chcemy też zostawić taki cień tajemnicy, żeby Pan Bóg mógł działać też w sercu każdego człowieka, żebyśmy nie wybiegali przed szereg z tym wszystkim, żebyśmy nie zrobili znowu jakiegoś cudownego ewangelizacyjnego projektu, który będzie gdzieś tam kolejnym w sieci, tylko żeby to było żywe, prawdziwe i na tyle skuteczne, na ile Duch Święty pozwoli działać w swoich sercach tym, którzy będą przemierzać tą drogą. Odpowiadając na pytanie, też na tej stronie internetowej będzie formularz właśnie, jeżeli ktoś będzie chciał zostawić swój numer telefonu i być powiadamiany SMS-em, no to będzie taka możliwość, jeżeli zostawi adres mailowy, do czego będziemy najbardziej zachęcali, no to dostanie każdego dnia maila z PDF-em i wtedy może sobie go wydrukować i będzie mógł on mu towarzyszyć w ciągu dnia gdzieś tam przy łóżku, przy lampce nocnej, jeszcze do tego wrócić, odhaczyć sobie na zasadzie takiej troszkę checklisty. Naszym zamierzeniem jest to, żeby być narzędziem i żeby dać komuś narzędzie. Natomiast to, co jest najważniejsze, to, co jest istotą tych rekolekcji, jak każdych rekolekcji, to jest to, co się wydarza pomiędzy konkretnym człowiekiem, konkretnym sercem, a Panem Bogiem. Więc my chcemy dać narzędzie każdego dnia, jakąś też motywację do tego, by po to sięgać, bo wiemy też, że
każdy z nas ma jakiś tam słomiany zapał. 33 dni to jest sporo, więc też będziemy chcieli poprzez właśnie te materiały wszystkie przygotowywane motywować, podtrzymywać gorliwości, wytrwałości do końca. A później, tak jak Marek powiedział wcześniej, też chcemy zmotywować, rozeznawać też, w jaki sposób to dzieło ma się toczyć dalej, w jaki sposób konkretnie ludzie, którzy przeżyli tę drogę, mają odpowiadać na to wezwanie. Idźcie i głoście, bądźcie moimi świadkami i tak dalej. To się będzie ładnie zbiegało też przecież z uroczystością zesłania Ducha Świętego, z sytuacją taką jakby powrotu do pełni życia, rozkwitania też całej przyrody i tak dalej. Czy jeżeli ktoś znalazłby chwilę czasu, taką możliwość, to również w kościele o jakiejś godzinie któraś msza będzie dedykowana tym rekolekcjom? Chcemy zorganizować tą godzinę świętą na pewno dla wszystkich, którzy zechcą przyjść od 23 do 24 w czwartek poprzedzający pierwszy piątek miesiąca. Tak, i to będzie istotna tutaj sytuacja, kiedy będziemy mogli zbliżyć się do tej tajemnicy. Też męki i cierpienia, z której wypływa owoc Eucharystii, to ważne też właśnie w tej drodze, o której mówiliśmy. Więc tak naprawdę tutaj też Mateusz po tej stronie na pewno kapłana będzie zapewniał posługę, spowiedź, możliwość przygotowania się do jeszcze takiego głębszego zawierzenia się sercu Pana Jezusa. No i cieszymy się bardzo, że jest akceptacja proboszcza, ponieważ to jest wydarzenie, które jest piękne i uroczyste ze względu na to, że stulecie przypada właśnie kanonizacji świętej Małgorzaty, więc liczymy na to, że Duch Święty też obsypie nas tutaj bogato, szczególnie tych, którzy będą trwali w tej modlitwie. Dokładnie, ta godzina święta będzie 4 czerwca, później mamy pierwszy piątek miesiąca i właśnie z piątku na sobotę będzie też adoracja nocna, która jest już taką od stycznia tradycją w naszej parafii, podtrzymywaną i zainicjowaną przez Domowy Kościół, gdzie w totalnej ciszy ludzie zapisują się bezpiecznie, oczywiście przez godzinę trwają przed Panem, więc też do tego będziemy chcieli zachęcać. Oczywiście robimy to wszystko w tych ramach, które są i w obecnych przepisach, więc bardziej naszą rolą jest motywować do tego, żeby ludzie korzystali z tego, co jest, czyli z tych Eucharystii, które są odprawiane, z adoracji, która trwa przecież przez cały dzień, ze spowiedzi świętej, których okazji jest teraz coraz więcej. No i żeby jak najczęściej właśnie wokół tego życia naszego liturgicznego się to wszystko kręciło, że się tak wyrażę. Z moich obliczeń wynika, że nasz Kościół w diecezji w obecnych obostrzeniach jest tym, który pomieści największą ilość osób, więc to też się pięknie tak składa, bo to jest łącznie 145 osób. Maksymilian w Oświęcimiu ma 130, a Aleksandrowice około setki. A to się bierze z tego względu, że u nas to tak architektonicznie pięknie te chóry wyszły. No i chóry robią robotę, mówiąc krótko. Bo to jest 60 plus 30 plus 30 i 20 i 5 mała kaplica. I także te dwa chóry robią liczbę 50 osób. Więc o tyle też to jest ważne, że jest przestrzeń, w której można się spotykać. Nie chcemy też robić jakichś takich spędów, że wszyscy na tą godzinę, bo to też będzie się wiązało właśnie z niepotrzebnym ryzykiem. Natomiast będziemy chcieli to jakby podłączać pod to, co już się dzieje w Kościele i jakby sprawiać, że ludzie będą wracali do Kościoła. Warto się zbliżyć w tym czasie do serca pełnego pokoju. Dzisiaj go wszyscy potrzebujemy. Ta jedność, pandemia, kwarantanna, dużo by można było na ten temat mówić. Wiemy, jesteśmy dzisiaj nakarmieni po uszy tymi informacjami. Potrzebujemy stanąć w prawdzie o swoim życiu i zobaczyć nie to, jaki jest problem, tylko co z nim zrobić, tak, żeby odzyskać ten pokój. I to żywo, pulsujące serce Jezusa, które pragnie zapewnić właśnie radość, przyspiesza, które nieustannie w obliczu zła, które dzisiaj doświadcza świat, który toczy świat nieustannie, szczególnie w sferze medialnej, boleśnie ranione serce Jezusa, które nieustannie woła o miłość
jak wiemy, w objawieniach świętej Małgorzaty, a my będziemy w kolejnych audycjach szerzej o tym mówić. To jest też taki aspekt medialny, że możemy dotrzeć do dużej grupy ludzi w tych audycjach. No i radosne serce Jezusa, które miłuje, kiedy jest kochane i kiedy jest spotkanie, tak? Ja uważam, że wirtualna przestrzeń nie jest nam w stanie zapewnić wyłącznie tego spotkania intymnego. Adoracja jest bezsprzecznie konieczna. Sakramentalne życie, nie unikniemy tego w drodze Kościoła. Dlatego te rekolekcje w moim sercu zrodziły właśnie to pragnienie, że sam chciałbym przeżyć takie rekolekcje. Chciałbym się sam uformować każdego dnia, być blisko Pana, nie lękać się tej Eucharystii, pójść, są miejsca wyznaczone, jest bezpiecznie, jest pięknie. Przecież to jest luksus, dzisiaj mam swoje miejsce w Kościele, tak? To jest piękna historia, tak, gwarantowane. Słyszałem, że w Niemczech są bilety teraz na msze, trzeba wykupić. Nigdy w historii Kościoła czegoś tego nie było. Żyjemy w czasach naprawdę trudnych. I to proszę właśnie... Państwa, my tak możemy długo, ale nie wiem, czy Wy to wytrzymacie. Będziemy do Państwa wracać regularnie. Co tydzień Marek i Mateusz będą pojawiać się w Anielskim Studiu, by zapowiadać kolejny tydzień wspólnego wędrowania do serca Jezusa. Dzisiaj raz jeszcze odsyłamy Państwa na stronę www.dwaserca.eu. EU nie jak Unia Europejska, Europa, tylko jak Eucharystia. I właśnie wokół tego będzie kręciło się, jak to już dzisiaj powiedzieliśmy, nasze kolejne spotkania, a właściwie nasze kolejne spotkania. Dzisiaj czas już powiedzieć szczęść Boże. Do zobaczenia na stronie, do zobaczenia w sieci, do zobaczenia może nie w całej grupie, ale również w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej. Będziemy się Państwu przypominać. Dwa serca to, jak słyszeli Państwo, bardzo wiele możliwych interpretacji. Na pewno jedno z nich może być Wasze. Zapraszamy serdecznie na tą unikalną melodię Bożego Serca, utkaną z 33 wezwań litanii, które otwierają nas na nieskończoną tajemnicę miłosierdzia Bożego. Marek Zaremba, ksiądz Mateusz Dutkiewicz. Do zobaczenia, szczęść Boże. Szczęść Boże.